Co jest napisane w tej instrukcji? Że jak ci się nie uda wykonać tego kroku z wyświetlaczem, to musisz wymienić wyświetlacz. Dzień dobry. Dzisiaj Patrycja będzie wymieniała baterię w iPhone 12, ponieważ postanowiliśmy sprawdzić, jak działa samoobsługowy system naprawy Apple'a. Zakupiliśmy baterię i zestaw do naprawy oraz wypożyczyliśmy na tydzień za 300 zł narzędzia, które przyszły w pudłach. To jest jedno, to jest bateria, a tu jest drugie pudło. Ale z tego wszystkiego dzisiaj będzie Patrycja korzystać. Ja będę stał z boku i będę nagrywał to tak, żebyście wy widzieli, jak to świetnie idzie. Czy już zaczynamy? Tak. To może zacznę od tego, że przygotowałam ten telefon do wymiany, to znaczy wyjęłam kartę SIM, rozładowałam go do końca i przeniosłam wszystkie dane na drugiego iPhone'a w razie wypadku jakiegoś. To za bogactwo drugiego iPhone'a ma. No dobra. Tak kazali w instrukcji. Na drugiego iPhone'a przenieść? To ja ci powiedziałem, żebyś na drugiego iPhone'a. Nie, tam jest napisane, że trzeba zrobić backup. No ale backup to nie znaczy przenoszę na drugiego iPhone'a, który akurat leży na półce, bo jestem taka po prostu niebiedna. No akurat nie leżał, tylko mi go pożyczyłeś. Możemy powiedzieć, jak wygląda ten proces? To może ja będę mówił w trakcie, kiedy Patrycja tam otwiera te wielkie pudła. Więc proces jest taki, że wchodzicie na stronę, do której link jest pod tym filmem i tam wybieracie, jaki chcecie smartfon czy tam komputer, można też lapka sobie naprawić. I dostajecie, takie wyświetlają wam się zestawy, które możecie zamówić, czyli na przykład w tym przypadku wymiana baterii kosztuje tyle i tyle. Potem jeżeli odniesiecie starą, to dostaniecie z powrotem jakieś pieniądze. No i możecie albo wypożyczyć zestaw narzędzi na 7 dni, albo możecie sobie kupić te narzędzia, przy czym kupowanie narzędzi no nie polecam, chyba że będziecie bardzo dużo tego naprawiać. A jeżeli chodzi o wypożyczenie, no to kosztuje to 300. Ale podobno są to narzędzia, których używają profesjonaliści oraz ta część do wymiany to też podobno używają ją w Apple'u, żeby wymieniać baterię. Więc praktycznie robimy to tak jak w Apple'u, tylko że to jest wasz specjalista z Apple'a. Jak nie wyjdzie, to trudno. A przeczytałeś instrukcję? Tak, wcześniej. Instrukcja ma 90 stron. 92 strony, ale każda część w instrukcji dotyczy... Bo ja nie wiem, czy ty musisz teraz wszystko wyciągnąć akurat jeszcze. Znaczy, dlatego wolę wyciągnąć i później skorzystać już, wiesz, z tego, co już będzie... Okej. Teraz muszę sprawdzić, czy wszystkie te narzędzia, które są w instrukcji, które będą mi potrzebne, to czy one tutaj są. No i tak otwieram. Jedno pudełko i drugie. Osłona ochronna tyłu. To jest to. Nie, ale to jest to. To mam. Osłona ochrona żółta mam. Odgrzewana kieszeń wyświetlacza to jest właśnie chyba to, co tam wyciągnęłam. To. Podstawka do naprawy to jest to. Przecinak do kleju. Prasa do baterii z takim czymś czerwonym, to jest to. Rękawiczki ochronne, ich chyba akurat nie ma w zestawie, ale mamy swoje na boczku. Mata antystatyczna, tego chyba nie mamy. No to ludzie w domu może też nie mają, w sensie ktoś ma, ale nie wszyscy mają. Antystatyczny środek do czyszczenia to mamy nie taki w płynie, tylko gaziki. Antystatyczna penseta jest. Chodzi o to, że oni nie wszystko przysyłają razem z tymi narzędziami od Apple'a. Na przykład właśnie to mata antystatyczna i antystatyczny środek do czyszczenia to jest coś, co w przypadku wymiany baterii w iPhone 12 musicie sobie mieć sam. I opaska znana od garstek z klipsem albo wtyczką to chyba też trzeba mieć samym. Tak, radzimy sobie bez opaski. Chusteczki z alkoholem etylowym mamy, podgrzewany przyrząd do demontażu wyświetlacza to jest to. Rękawiczki, tak? Chusteczki z IPA. Tutaj nie mamy, ale też mamy w tamtym pomieszczeniu, jakby były potrzebne. Końcówka do wkrętów Misto Micro Stick. To są różne, to pewnie któryś z tych. Nylonowy próbnik jest. Okularów ochronnych nie ma. Jezu, ile tego? Jeszcze więcej? Piasek mamy, pojemnik na piasek mamy. Końcówka do wkrętów Super Screw to jest jedna z tych. Klucz dynamometryczny, czarny, szary, zielony jest. Podgrzewany przyrząd do demontażu wyświetlacza. Wyjmij z pudełka, przetnij i usuń opaskę zaciskową uchwytu. To chyba to teraz trzeba będzie zrobić. Ja mogę to przeciąć. Usunąłem.
ciężkie. Obracaj górne pokrętło na przyrządzie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby podnieść przyssawkę. Usuń styropian opakowaniowy. Okej, usunęłam. Obracaj pokrętło zatrzymania awaryjnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż kliknie i będzie wystawać z osłony zatrzymania. Ale co będzie wystawać z osłony zatrzymania? No nie kliknęło jeszcze, więc... A, czekaj, a może to mam zatrzymania awaryjnego? Może to, co jest na niebiesko, to jest zatrzymanie awaryjne? O dobra, kliknę. To było chyba kliknięcie, nie? Tak. Podłącz przewód zasilania do przyrządu. Bardzo mi się w ogóle podoba to, że jestem jak rodzic z krowy i kurczaka, że nie mam głowy. Nie powinniście już więcej oglądać horrorów. No to możesz włączać. Jak zorganizować stanowisko pracy, to już zorganizowałam to wcześniej. Jak obchodzić się z bateriami, to się z tym zapoznałam. Strasznie to jęczy. Pierwsze kroki. Utwórz backup iPhone'a. To zrobiliśmy. Rozładowaliśmy baterię i wyłączyliśmy iPhone'a. Odłączyliśmy wszystkie przewody. Zdejmij wszystkie etui i osłony zdjęte. Okej. Okay. Posprzątaj i oczyść stanowisko pracy. Dobra, jest. Załóż opaskę na nadgarstek i podłącz ją do prawidłowo uziemionej maty antystatycznej. Co to znaczy? To są te dwie rzeczy, których nie mamy, więc jak coś zrobi ci to jest twoja wina. A jak coś, co to znaczy? No tak właśnie zrobi. Aha. Wyładowanie elektrostatyczne, czyli uwolnienie elektryczności statycznej, może uszkodzić komponenty elektroniczne. No to musimy zatrzymać to nagranie i kupić sobie opaskę antystatyczną. No nie, no co ty. No tak, sto. Dzień drugi. Bo okazało się, że sklepy były zamknięte i mamy już opaskę. Nie wiem, czy ta opaska jest potrzebna, ale jest. Przygotowanie stanowiska do pracy. I co to tak ma być? To miałem wiedzieć, ja nigdy tak tego nie używałem. Nie wiem, w komentarzach się dowiesz. To ma tak leżeć, czy co? No nie, to musisz przyczepić tam do czegoś chyba. Czy to jest no to jedno jest przyczepione do maty, a drugie do ręki. Ta procedura wymaga wykonania procesu konfiguracja systemu. Co? Czyli co konfiguracja systemu? Później, tak? Jak już naprawimy. Chyba tak, ja nie mam pojęcia. Dobra. Demontaż. Przy użyciu klucza dynamometrycznego i końcówki do wkrętów zabezpieczających tor X, odkręć dwa wkręty zabezpieczające po jednym z każdej strony złącza Lightning. Odłóż wkręty. A którym to kluczem dynamo? Czarny i szary? O rany, już się znudziłem. Dobra, to sobie wezmę na ten, na statyw, ten aparat. 9230247. Nie wiedziałem, że to tak szybko stanie się takie nudne. No, jeszcze tak kilka godzin. Nie. No kurde, skąd ja mam wiedzieć, który to jest tor X? Nie wiem, nie wiem. Tu masz pokazane, jakie to są te. Popatrz, tu masz pokazane, jaka to jest gwiazdka. Wkręt zabezpieczający. I to jest taki. Taki kształt. No ale przecież tego nie widać. Już się denerwujesz, czy jeszcze nie? W ogóle. Powoli? Nie, totalnie. No to nie wiem, no to będę próbować. To na oko mam to zrobić. To powinno być napisane, który to jest tor X. Oraz końcówkę do wkrętów J, C i S. Proponuję najpierw sprawdzić końcówkę, czy pasuje do telefonu. Miałeś mi nie podpowiadać. Przepraszam. Pasuje. No i dalej. Czy się dokręca? Miałem ci nie podpowiadać. O, widzisz jak brud wychodzi? Niestety nie. Przestaw przełącznik, aby go wyłączyć. Zaczekaj, aż na ekranie pojawi się znacznik wyboru. Znacznik wyboru. Po prostu, okej. Okay. Włóż iPhone'a do podgrzewanej kieszeni wyświetlacza tak, aby wyświetlacz był skierowany do góry, a złącze Lightning do dołu kieszeni. A jak to się wkłada? To się jakoś otwiera? Upewnij się, że blokada z boku kieszeni jest podniesiona. Okej, okay, no to teraz... A, no dobra. Opuść blokadę z boku, aby zablokować iPhone'a. Tak po prostu, mocno. No, chyba z całej tak. Siły. A jak coś pęknie? Załóż rękawiczki termoodporne. Wyrównaj wycięcie na spodzie kieszeni. Co? Wyrównaj wycięcie? Co to znaczy wyrównaj wycięcie? A, bo to nie jest po polsku. Chodzi o to, żeby to wsunąć po prostu tam. Wsuń kieszeń z iPhone'em na szynę na przyrządzie. To są nasze termorękawiczki do ogrodu, tak?
Nie wiem, takie znalazłam w magazynku. Bardzo dobrze. Były takie same jak na obrazku, więc bardzo stwierdziłam, że to są dobre rękawiczki. I z szyną na przyrządzie, w swoim kieszeń z iPhone'em na szynę na przyrządzie. Ale do którego momentu mam to zrobić? Aż usłyszysz, że kieszeń wskoczyła na miejsce. O, co to znaczy? Co? Nie mam pojęcia. Ekran przyrządu zmieni kolor na czerwony, a minutnik rozpocznie dwuminutowe odliczanie. Wiesz co, bo ja przez cały czas mam wrażenie, że to jest podniesione tutaj, a to masz opuszczone. Aha. To jak ma? Jak się to wyjmuje? Dobra, wyjmuję to. Gdzieś to jest napisane. Masz cierpliwość, żeby zaczekać? Opaskę przeciąłeś. To pokrętło zrobiliśmy. Dobra. Nie wiem, może jak to się odłącza od prądu, to się jeszcze raz to wszystko robi? Moim zdaniem rób jak uważa. Dobra, to robię od nowa. Aha. To wyjęte, to usunięte. Przekręcaj górne pokrętło na... Przełączenie przełącznika z tyłu. Delikatnie włóż iPhone'a do podgrzewanej kieszeni. Tak, aby wyświetlacz był skierowany do góry, a złącze do dołu. Nie należy wkładać kieszeni do przyrządu, nie mając założonych rękawic. Dobra. Wsuwaj kieszeń do przyrządu, aż usłyszysz, że kieszeń wskoczyła na miejsce. Ekran przyrządu zmieni kolor na czerwony, a minutnik rozpocznie dwuminutowe odliczanie, podczas którego kieszeń nagrzeje się do odpowiedniej temperatury. I teraz jak już klej zejdzie, to już będzie po wszystkim. O, pojawiło się. Już odlicza. Opuść przystawkę jak najniżej iPhone'a, nie dotykając go. No dobra, masz teraz 15 minut na to wszystko. Jak to? Dlaczego? No to tak. Ale to się... Przyrząd będzie wydawał sygnał dźwiękowy do momentu opuszczenia przystawki. Ale nie wiem, tak na maksa mam to zrobić, czy tylko leciutko? Do którego momentu mam to przekręcać? Jak pęknie wyświetlacz, to co? Chwyć za uchwyt i przesuń przystawkę prosto, aż krawędź przystawki zrówna się z dolną krawędzią wyświetlacza. Niezrównanie krawędzi przystawki i wyświetlacza może spowodować uszkodzenie iPhone'a. Aha, super. Wiesz, o co chodzi? Nie. To tutaj. No wiem, było przy krawędzi, żebyś miała po prostu... No, ale ja nie wiem, czy ja to wystarczająco dobrze przykręciłam. Że po prostu ty możesz sobie przesuwać. A, tu widzisz, że nie możesz tym przesuwać. Z jakiegoś powodu. Zaczęło. Czekaj, nie ruszaj. Dobrze, nie ruszam. Bo za mocno docisnęłaś, bo to miało być... No teraz dopiero jest tak. Cholera, miałem ci nie pomagać. No i mi zepsułeś! Dobra, już! Nie mam je tu! O, no i super! Wszystko napisane. No to tak było na samym początku, no po co jest ten krok? Obracaj pokrętło zgodnie z wskazówek zegara, aby opuścić przystawkę na wyświetlacz. No to już przecież robiliśmy. No to jest opuszczona, tylko to chodzi o to, czy... Jak to mocno wciskać? Jest opuszczona, to dociskasz. No to dawaj, ty. Super. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż wyświetlacz zacznie oddzielać się od obudowy. Ło! Super! To jest ten moment! No nie, totalnie źle to zrobiłem. Dlaczego? Źle. No bo to się nie oddziela. Za mało wcześniej przykręciłam. To trzeba mocniej. A wiesz, że te ruchy muszą być większe? Okay. No powoli napisali. Aha. No nie, no i to już jest całkiem odkręcone. Nie, to dopiero się musisz dawać dalej. O kurde, oddziela się. Wow! Cały czas idzie do góry. Zaraz pęknie. Nic nie pęknie. Wsuń krawędź przecinaka do kleju między wyświetlacz... To jest przecinak? Wsuń krawędź przecinaka do kleju między wyświetlacz a obudowę. Przesuwaj przecinak między wyświetlaczem a obudową w prawo i w lewo, jak pokazano na instrukcji, na ilustracji, aż wyświetlacz częściowo odczepi się od obudowy. Nie wydaje ci się, że powinnaś dać trochę więcej temu wyświetlaczowi? Nie no, zobacz, jak on już jest rozwalony. Okej.
A czemu mnie zestresowałeś, że mam tylko 15 minut na to? Bo taki się wyświetla tutaj ten. O, teraz dopiero się zaczyna. Zaraz pęknie. Nie pęknie. Aby odblokować przystawkę, delikatnie wsuń płaski koniec czarnego pręcika. Podnieś uchwyt, aby odblokować przystawkę. Okej. Naciśnij przycisk wsuwania z boku kieszeni, aby odblokować kieszeń przyrządu, ale po co? Dobra. Podnieś blokadę z boku, aby odblokować iPhone'a. Trzymając za obszar... Trzymając za obszar oznaczony niebieską ramką, delikatnie wyjmij iPhone'a z kieszeni. Włóż iPhone'a do podstawki do naprawy. Włożyłam. Tu mam tak na chama odklejać? Ja wiem. Zacznij od... dobra. I tnij wzdłuż góry oraz boków iPhone'a, aż wyświetlacz zostanie uwolniony. O kurde. Serio, mam tak zrobić? To jest przecinak? To jest jakaś guma zwykła. Może właśnie dlatego, żeby nie przecięła niczego ważnego. Jak się czujesz, zapytam w międzyczasie? Trochę się denerwuję, że mi to za chwilę strzeli na pół. O dobra, zszedł. Teraz muszę wziąć te packi i je tu wsadzić. Odchyl wyświetlacz w kierunku przystawek. Dociśnij górną i dolną, aby przymocować do przystawek. O. Brawo! Udało ci się otworzyć iPhone'a! Przed odchyleniem wyświetlacza upewnij się, że wewnętrzne zaciski wyświetlacza są odczepione. Dlaczego to nie jest przed tym krokiem? Tylko po jak ja już bym na przykład to docisnęła. A to jest tyle tego brudu. Może nie można dmuchać? Jeśli bateria jest wgnieciona, nie jest uszkodzona, przy użyciu klucza dynamometrycznego i końcówki do wkrętów MicroSticks odkręć dwa wkręty trójkątne z dolnej osłony. Odłóż wkręty. No nie, no wleciało mi to tam. Było takie urządzenie do magnesowywania tych wkrętaków, ale... Odkręć trzy wkręty. Tamta w rogu. Kurde, zaraz mi znowu wpadnie. Może co nie do końca... Ale to chyba jest tak, że ich nie można, tak jak w samolotach, nie można ich użyć drugi raz. Tu są nowe. Żałuję, że Państwo tego nie widzą. Natomiast tutaj mamy wyrobioną śrubę. Że z trudem to można zauważyć. Ale jest wyrobiona. Także wszystko w rękach Patrycji. Sama ją wyrobiłam, więc moja wina. O kurde, idzie. Idzie? Mhm. Prawie. Udało się usunąć. Dobra, super. Przy użyciu czarnego pręcika podnieś koniec taśmy baterii ze złącza. I teraz tak, przy użyciu czarnego pręcika podnieś koniec taśmy odbiornika ze złącza. Czyli to też miałam usunąć? Brawo! Za pomocą antystatycznej pęsety chwyć klej. Następnie pociągnij klej, aby usunąć go z obudowy. Powtarzaj ten proces, a cały klej zostanie usunięty z obwodu obudowy. Nie dotykaj zespołu aparatu True Depth, sprężyn uziemiania, ani znajdując... Tak, żebym ja wiedziała, co to są sprężyny uziemiania. No dobrze, to wrócimy do Państwa, kiedy to już zostanie... usunięte. No dobra, jest w miarę wyczyszczone. Teraz będziemy, wiesz co robić? Zostawiamy ten krok i trzeba usunąć głośnik. A co my wymieniamy? Baterie. Zdemontuj głośnik. Końcówka do wkrętów J, C i S. To jest głośnik? Czyli to będzie potrzebne. Końcówka J, C i S. Nie mam pojęcia, jaka to jest. Z pewnością nie ta. To chyba też nie. Tak.
Tak. Aha, może to jednak nie ten? Nie umiem w te pręciki. Nie, no to nie jest ten. O, to jest ten. Kurde, a może to nie jest to? Nie, no zaraz mnie coś trafi, naprawdę. Popatrz, jak tu, to jest to. Odkręcasz te... To i to i to i to odkręcasz, tak? Zwykły śrubokręt krzyżowy. To jest ten, który tu masz. Bardzo proszę. Mam to po prostu na chama mocno wcisnąć i kręcić, tak? Nie na chama. Nie, no serio, spróbuj sobie to zrobić. Nie pomagasz mi, tylko zobacz, że to nie pasuje. O, pasuje jednak. One są tak stworzone, żebyś tutaj przyłożyła sobie dłoń, żebyś mogła go docisnąć. Nie mogłeś mi powiedzieć tak od razu? To jest nauka, proces nauki tutaj. Że to się wkłada do ręki, tak mocno się wkłada od góry do ręki. O, co zrobiłam? Odchyl głośnik do góry, następnie wyjmij głośnik z obu domu. Brawo! To jest głośnik? Dobra, naprawione. Co naprawione? Jeszcze baterii nie wyciągnęłaś. Nie mogliśmy się zająć wymianą głośnika, musieliśmy się zająć baterią. Usunęliśmy wyświetlacz, usunęliśmy głośnik. Odkręć Aptic Engine, odłóż kręt. Siedzi. Super. Chwyć prawy dolny pasek klejący baterii, delikatnie odklej pasek klejący od baterii. Bateria ma 4 paski klejące. Nie należy skrobać ani przebijać baterii pensetą. Miałam nie skrobać. Ja nie wiem, czy to dobrze zeskrobałam, wiesz? Na razie nic nie zrobiłaś. A ta bateria jest i tak do wyrzucenia? Do odesłania. Dostaniesz za to 115 zł. Znaczy ja dostanę. To znaczy, że mogłabym ją równie dobrze się po prostu nie robić tego delikatnie. No tak, ale jesteś delikatną osobą, dlatego robisz to delikatnie. O rany, lepsze było czyszczenie kleju. Ktoś sobie siedzi w salonie, naprawia 5 baterii dziennie i sobie po prostu tu tak skrobię. Właśnie nie masz skrobać, napisali w instrukcji, żeby nie skrobać. No dobra, no ale to gówno w ogóle nie odchodzi. No weź sobie to odklej, przecież to nie da rady tego odkleić. Przecież to jest takie cieniutkie. No ale właśnie... Widzisz, że się rozwala. Jezu. To jest w ogóle... Nie wierzę, że jakiś koleś w serwisie siedzi i po prostu odkleja takie coś. To jest niemożliwe. Dlaczego się śmiejesz? Chciałabym poznać tych ludzi, którzy to skrobią, po prostu, którzy to odklejają, te baterie. To muszą być jacyś nad wyraz spokojni ludzie. Trzymaj pensetę w kanale między baterią a osłoną, kontynuuj powolne przekręcanie, aż usuniesz cały pasek. Owiń pasek wokół pensety i powtórz krok 12. Jeżeli nie widzisz paska, przejdź do kroku 13. A jaki jest krok 13? Powtórz krok 11 i 12. Boże, czy my dzisiaj stąd wyjdziemy? Niemożliwe, patrz jak się to świetnie poszło. Zamawiasz coś do jedzenia, czy nie? Czy zamawiam? No. No dobra, to siema. No siema. Uważaj, aby nie uszkodzić taśm. Ale nie ma ich tutaj, nie jest. No jest narysowane, ale nie ma ich. Upewnij się, że czarny pręcik jest włożony w miejscu, w którym pasek baterii został całkowicie usunięty. Nie wkładaj czarnego pręcika w miejscu, w którym pasek baterii jest uszkodzony. O kurde, ale nie mamy takiego miejsca! I co teraz? Siema. Patrycja wyjmuje baterię. Patrycja wyjmuje płaski koniec pręcika. Co chcesz robić? To mu, bo to wiesz, to nie jest tak, że to potrwa 2 minuty. Ej, już mnie rozbolała głowa. Czekaj, musisz uważać na paski, które tam są pod spodem. Uszkodziłam chyba, ale tylko to kółko. O nie, uszkodziłam to kółko. To. Mhm. No to już koniec, już do wyrzucenia jest telefon. Już nie ma o czym gadać. No weź, nieprawda. No już niestety. Jaka wygnieciona.
Biedna, zmaltretowana bateria. W ogóle, dlaczego nie robiliśmy tego na jakimś telefonie, żeby sprawdzić, czy umiem to wymienić tylko na moim? No bo każdy, kto sobie zamówi taki zestaw, nie będzie tego robił na jakimś telefonie. No, ale na potrzeby firmy mogliśmy wziąć inny telefon niż mój. Nie, bo to musi być prawdziwe. Co za gówno, a jak to nie będzie działało, to co? Będzie trzeba oddać do serwisu. Ktoś ma pożyczyć telefon? Do serwisu? Jak do serwisu? No jak nie będzie działało, no to jak do serwisu? To już nie działa. Przecież to jest serwis. No i teraz jest ponowny montaż, to teraz mam wziąć nową baterię? Tak, to jest ten moment. Przy użyciu klucza zainstaluj jeden nowy wkręt Super Screw. Ale czekaj, bo nie wiem, co mam zrobić. Mam wyjąć nową baterię z tego pudełka? Szarego klucza dynamometrycznego. Bardzo piękny zestaw. Dobra, ja już mam dość. Czego masz dość? Już mam dość tego robienia. Potrzebujesz śrubokręt szary w tym momencie. No jest A. A nie czarny. Tylko że z końcówką, która pasuje do tej... To jest ten, który trzymam? Jezu, w końcu! A to nie jest ten. To jest ten. Końcówka! No co? Wymień końcówkę na szarą, teraz już dokręcasz. A co to za różnica? To, że jeżeli zakręcisz za mocno nim, to on przeskoczy. I nie będziesz mogła zepsuć tego elementu. Okej. Okay. Zainstaluj ponownie głośnik. Zainstaluj 4 nowe wkręty krzyżykowe. Kurde, żebym pamiętała, które to były. Te? Nie no, przy tym po prostu siedzenie u jakichś mnichów to jest nic. Czy one wszystkie kliknęły? Nie wiem. No to zobacz. To chyba w tym nie klika. Nie, to w tym nie klika, wiesz? Mogę zobaczyć. Widzisz, nie mogę zainstalować wyświetlacza, jak baterii nie wymieniłam. Czy słyszysz, jak klika? No. To znaczy, że dobrze? Tak. Już nie wiem, teraz nie pamiętam, co mam teraz zrobić. Gdzie mam, do czego mam iść? Baterię pewnie muszę teraz zrobić, co? Nie wyświetlacz, tylko baterię. Przetrzyj obszar oznaczony na niebiesko. To jest najdokładniejsza wymiana baterii, jaką kiedykolwiek ktokolwiek zrobił. Odklej różową folię odbezpieczającą od spodu nowej baterii. Ważne, nie zdejmuj jeszcze osłony ochronnej baterii z górnej części baterii. Montujemy nową baterię! I co? Kurde, to nie jest takie easy. Krzywo to wkleiłam i nie mogę tego teraz podnieść. Myślę, że nikt nie będzie sprawdzał, jak bardzo krzywa jest twoja bateria. Ale nie mogę, muszę to wyjąć. Dobrze. Jezu. No. Najwyżej zamówimy nową baterię i nagramy to wszystko jeszcze raz. No na pewno. Włożyłaś jak włożyłaś. No i co teraz? No bez sensu to włożyłam. No zrobiłaś najlepiej jak potrafiłaś. Nieprawda. No jak nieprawda? Źle zrobiłam. Co za dziadostwo. Dobra, trudno. Na środku podstawki do naprawy znajdują się 2 szczeliny. Umieść podstawkę do naprawy i obudowę na prasie do baterii. Opuść czerwoną dźwignię, aby opuścić wałek na baterię. Jesteśmy pewni, że nie chcemy tego na siłę odklejać? Jedziemy! Przesuń podstawkę do naprawy 3 razy w tył i w przód. To był drugi, czy nie? Tak. 2, 3? No poczekaj, 3 razy w tył i w przód, czy jak to miało być? Tak. No. Teraz 3. 3. Czy naprawdę takie coś jest potrzebne, żeby to zrobić? Bez sensu to jest. Przecież możesz to palcami przyczepić. Umieść podstawkę do naprawy i obudowę na prasie do baterii. Z prawą szczeliną nad kołkiem. Dobra, koniec z tym wałkiem. Pociągnij wypustki zwalniające na osłonie ochronnej, aby zdjąć osłonę z baterii. Dawaj. Tak ma być? Nie, pewnie to się trzeba było zagiąć. Pięknie. Chyba się udało. Uhu! Zainstalowana bateria! Ładna? Piękna.
Boże, idealnie jest włożona. Co ty mówiłaś, że na ją wsadziłeś? No, dopóki tutaj nie będziemy tego... Dobra tam. Zainstaluj ponownie wyświetlacz. To nie jest możliwe, bo tu trzeba jeszcze baterię przecież podłączyć. To powinno tutaj wejść. No, powinno. A nie wejdzie, bo bateria jest za wysoko. Kurde. Powinna być, widzisz, ile tu jest miejsca? Mhm. Tu jest za dużo, a tu jest za dużo i dlatego no tutaj nie chcę teraz wejść. Stary wyświetlacz. Wyczyszczony. A, bo ty wyczyściłaś tutaj. Tego kleju oczyszczyłaś wyświetlacz. Czy to jest napisane w instrukcji, żeby oczyścić ze starego kleju? Nie. A, to może niepotrzebnie wyczyściłaś. Nie wiem. Trudno, nic nie szkodzi. Jakieś nadal części zostały, chyba będzie trzeba je dopiero później zamocować. Idziemy zgodnie z instrukcją. Dobra, to teraz kleimy klej. Zanim przystąpisz do nakładania zamiennego kleju, upewnisz się, że zostały usunięte pozostałości kleju. Aaa, czyli wyprzedziłaś instrukcję. Zamienny klej do wyświetlacza ma górną folię zabezpieczającą. Nie zdejmuj jeszcze górnej folii. Czyli tą dolną mam zdjąć. Chwyć wypustkę, podklejać. Jezu, już jestem taka zmęczona, że już naprawdę nie wiem, co mówię ani co robię. Bardzo dobrze. Zobaczymy, czy uda się to zrobić. Aha, miałam to robić na obudowie. Na obudowie miałeś zdjąć tę folię? No. Aha. To trudno. To już za późno. Dobra, tam walić to. Umieść płytę dociskową, tak aby ikona znajdowała się w prawym górnym rogu. No tak pokazano. Bardzo proszę. Umieść podstawkę do naprawy z iPhone'em w prasie. Poczekaj, bo tu wygląda na to, jakby to nie było jeszcze odklejone. A musi być? No tak mi się wydaje i też z drugiej strony są jakieś taśmy. W ogóle wszystko jest na tej prasie do wyświetlaczy, jakieś takie... Jakby coś jeszcze... Ja nie wiem, może to nie jest prawda, ale... Nie no, zobacz, takie coś jest. Co? No to odklejać? A, to nie odkleję. Po co my to robimy? A, bo to jest, po prostu tak się robi i tyle. No tak, no ale mówiłeś, że to trzeba usunąć. No tak mi się wydawało, ale jednak pomyliłem się. To do ciebie niepodobne. Że się pomyliłem? Tak. To prawda. To zupełnie niepodobne. Dobra, lecimy z tym. Jeżeli to wam się źle ogląda, to dlatego, że ja już w połowie nagrywania uznałem, że nie będę tego montował i montuję to Palma. Więc jak wam się źle ogląda, to znaczy, że źle zmontował, bo to było pięknie nagrane. Minutnik tu jest potrzebny, a ty mi zrobiłeś, zamknąłeś i koniec. Dobra, nic tu się nie wyświetla na tym minutniku. Czekaj, to coś źle może zrobiliśmy, co? Umieść podstawkę, umieściłam. Daj w dół. No dobra, no dajesz. Ale to nie jest prosto. No to dlaczego umieściłaś krzywo? No... Ach, weź. Dałeś mi w dół, jak to nie było jeszcze zrobione. Dobra, tam nie docisnąłem niczego. No. I co? No i nie wiem, co jest. Co się zaczyna... Pociągnij dźwignę w dół, aż prasa do wyświetlaczy zostanie zablokowana. No, czyli musisz bardziej. Nie, bo to pęknie teraz. Zaczekaj aż minutnik, a to trzeba podłączyć do prądu? No nie wydaje się. Zaczekaj aż minutnik na prasie do wyświetlaczy zacznie wydawać dźwięki. Dość to dziwne jest, ja bym cisnął. Tak na hama w dół mam to zrobić. To jest zrobić. Bardzo na hama? Zobacz. No, daj radę. Jeszcze. No, dawaj. Okej, okay, no i do końca dociśnij. Nie, bo to pęknie! Dociśnij! Serio to pęknie! Dociśnij! Serio to pęknie, jak to zrobię. Co ma tam pęknąć? No tam, jak co? Tam nie ma wyświetlacza jeszcze, tam nie ma nic do pęknięcia. No jak nie ma? Jak ma się tu włączyć minutnik, jak to w ogóle, jak to ma się włączyć, jak tu nie ma prądu i nic tutaj nie ma? Włączył się? A, włączył się. Ty co nie mówisz, że się włączył? Ma zacząć wydawać dźwięki, pociągnij dźwignię w dół i wyciągnij uchwyt zwalniający. W dół i uchwyt. Jak? To w dół, a to jest uchwyt zwalniający. No nie da się już w dół. Da się. No nie da się, serio. Dobra, to się nie da, no. Okej. Chyba się udało, co? Ale nie pociągnęłam w dół. Podpękało wszystko? No. Tak myślałem. No nie, no weź, po prostu już dajmy sobie spokój, co? Ale jak dajmy sobie Możemy spokój? To kogoś, niech to skończy. Nie. To chyba nie tak, to chyba
Która jest pierwsza? Ta. O, patrz jak ładnie schodzi. Jako pierwsza. By schodziła ładnie. Co za shit. Naprawdę największy gówno, jakie moglibyśmy, na jakie moglibyśmy wpaść. Co jest tym gównem, bo nie rozumiem. Cała ta naprawa. Dałabym to komuś i by to zrobił za kilka stów i po prostu miałabym czas wolny dla siebie. Brawo! Włóż przez sawki do podstawki. Tu tak. Wyrównaj lewą krawędź wyświetlacza, lewą krawędź wyświetlacza z lewą krawędź wyświetlacza z lewą krawędzią obudowy. Końce taśmy odbiornika 1. Czym mam to zrobić? Co? Nie udało się? Nie. Nie no, ja się chyba mogę się poddać. Nie. Dlaczego? Co się stało? Nie chcę tego już robić. Ale co tutaj się, jaki to jest problem? No nie chcę to się włożyć tu. Ostatni raz się tak denerwowałam w podstawówce, jak mi mama matematykę tłumaczyła. Gdzie mam to znaleźć? Gówniana ta instrukcja jest. Taśma multitouch, nie wiem co to jest 2. Kurna, osłona mnie. Nie, już naprawdę, już co? Nie mogę. Dawaj, nie mogę. Jeszcze przyklejanie tego. Dawaj. Górna osłona ma wypustkę, Jezus Maria. Ja już nie chcę tego robić. Nie chcę tego już robić. Górna osłona ma wypustkę. Co to znaczy? I co? Jak tam? Trafiony? Nie no, dostanę zaraz szału. Dobra, mam to w dupie, biorę inną śrubkę, nie będę wkręcać tej jako pierwszej. Jakiś debil, będę tu siedzieć i śrubki wkręcać. I w ogóle już mi gdzieś uciekła. Jestem przekonana, że nie będzie działał dobrze. Na pewno tak będzie, że ci zacznę ujść. Wiesz co? Jakoś mi się zawiesza telefon. Albo wiesz co, jakoś bateria działała wcześniej przez pół dnia, teraz działa przez 10 minut. Weź się wkręca. Niemożliwe to jest, że to nie wchodzi. Źle trzymam śrubokręt? Trwało to chwilę, ale ostatecznie udało się przykręcić. Więc nie jest to jakieś strasznie trudne. No więc odklejam klej. Już odklejasz klej? No. Tak? No tak, o. Jest powiedziane. Super. Jesteśmy tak blisko końca i już! A ja myślałem, że jeszcze będzie potrzebny, bo tutaj, nie wiem czy Państwo to widzą, że my dostaliśmy 2 kleje, jakbyś jeden Ci się nie udał. Tak, tu jest to właśnie napisane. Dobra, pociągnij wypustki na przystawkach. Nie, bo tu masz taśmy, nie możesz ich ruszać. No i w dół dam. Nie, odklej to, tu masz takie specjalne te, no przecież Jezu. Dalej jest coś w instrukcji. Naciśnij jednocześnie wszystkie 4 rogi wyświetlacza, następnie naciskaj wzdłuż krawędzi wyświetlacza. Aż usłyszysz kliknięcie, naprawdę mam tak zrobić? Tak. Jak przykleję krzywo, tak jak baterię, to będę miała. Wtedy dopiero. Nie da się zrobić tego jednocześnie. Najpierw to sobie po prostu dopasuj, żeby dobrze leżało. No mi się klej gdzieś przyklei, nie tak jak trzeba. O, kliknęło. Ej, profeska. Patrycja Profeska Szebla. No dobra, już kliknęło, no ile możesz tam macać to. Dawaj kolejny krok. Umieść podstawkę do naprawy z iPhone'em, prasie do wyświetlaczy, przejedź i zepsuj. Co teraz umieściłam jest? Podstawkę w prasie, mam pociągnąć dźwignię w dół, aż prasa do wyświetlaczy zostanie zablokowana. Przyłożyć trochę siły. Aż pęknie. Tak. Brawo. Przy użyciu szarego klucza, dynamo i końcówki do wkrętów Tor X, która to była? Tor X to był ten, taka mniejsza gwiazdka. Zainstaluj 2 nowe wkręty. A nie mamy 2 nowych, wiesz o tym? Nie mamy, wszystkie zużyliśmy. To jak to zrobiliśmy? Nie było, muszę wziąć stare. To dopuścimy się po prostu straszne. A czemu rzeczy. Nie ma nowych? Będziemy musieli niestety zrobić rzecz paskudną, czyli wkręty zabezpieczające przy porcie Lightning, zamontować stare. Ponieważ telefon przed wymianą baterii musiał być całkowicie rozładowany, z tego co pamiętam. To teraz musimy go podłączyć do ładowania, żeby upewnić się, że świetnie wszystko zrobiłaś. Uwaga,
podaję. Dawaj, tam będzie super. Jak jest nowa bateria, to może jest naładowana, a nie rozładowana. A, bo przecież mamy nową baterię, no tak jak głupi jestem, to możesz go włączać. O, patrz, sam się włączył. Nie, bo podłączyłam to. Okej, okay. Póki co jest super. O, patrz. A jednak rozładowana, zobacz. I co tu się pojawiło? Important battery message, co tam jest napisane? Że nie wiadomo, czy to jest Apple'a bateria. W każdym razie działa. Czy możesz pokazać, że działa? I nie jest nigdzie pęknięty ani wybruszony? Fantastycznie. Nie, ale tu się nagrzewa teraz. Dotknij. Nie, przesadzasz. Jest okej. Okay. Jest normalna temperatura tam. A musisz wejść do ustawień? Bo na razie nam podał, że nie wie, nie jest przekonany, czy bateria, którą zainstalowaliśmy, jest prawdziwa. Jest Apple'owa, oryginalna. Unknown part. Okej, okay, można kliknąć dalej. A, i nie jesteśmy ten. Jak klikniesz to dalej, to tam można to jakoś... No dobra, dobra, ble, 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 ble. It appears if the battery installation is complete or if the battery was replaced. Albo nie funkcjonuje tak, jak oczekiwano. Ale tu jest napisane, że ta wiadomość nie wpływa w żaden sposób na twojego iPhone'a. Natomiast no głupio mieć taką wiadomość, konieczny jest kontakt z zespołem wsparcia. Nasz zespół jest dostępny 24 godziny. Na dobę. Super. To musisz się do nich odezwać teraz jeszcze. Porozmawiaj z nami na czacie. Rozmowa z botem. Ale emocje. Jak na grzybach. Ciekawe, czy bot to ogarnia. To może nie jest bot, jakby był bot, to już by dawno miał numer zamówienia. Sztuczna inteligencja nie działa tak wolno. Będzie teraz nieprawidłowo załączyłeś swoją baterię. Wymień jeszcze raz. Wolałabym komuś zapłacić, żeby to za mnie zrobił. Zaoszczędziłabym przynajmniej 5 godzin, jak nie więcej. Nie wiem, która jest godzina. Plus 2 godziny wczoraj. I miałabym pewność, że ktoś to dobrze zrobił. Teraz będę się ciągle martwiła, że coś jest nie tak. Będzie się grzała bateria i wybuchnie, i jak będę spała, to mi się spali telefon. Ja jestem bardzo zadowolony z twojego tego, z twojej działalności tutaj. Bardzo, bardzo dobrze sobie poradziłaś, uważam. Były momenty, kiedy świeżbiły mnie dłonie, żeby wykonać to, co ty wykonałaś szybciej, ale wydaje mi się, że to też pokazało, że jesteś w stanie bez problemu, nawet osoba, która totalnie nie kuma elektroniki i nigdy niczego nie naprawiała, że jest w stanie przejść przez to. No dobra, z problemami będzie ciężko, no i pewnie będzie frustracja również, ale to jest do zrobienia. Natomiast dla kogoś, kto choć raz rozkładał jakieś elektroniczne urządzenie, no to wszystko jest w zestawie. Konfiguracja systemu trwa, bot napisał w międzyczasie. Nie, trwa około 15 do 30 minut. Czy jest to do zaakceptowania dla mnie? No tak. A ciekawe, co było, jakbyś napisała nie. Nie. Czy możesz potwierdzić, że możesz włączyć iPhone'a, bo pewnie się, że masz wystarczającą, to tak. Myślę, że też wiele osób, które się na tym znają, to pewnie zamówią taki zestaw i jeszcze wszystkim swoim znajomym ponaprawiają. Że jak się zrzucasz z kumplami, to właściwie to jest spoko. I jeszcze jedna rzecz a propos tej blokady 5000 zł, o której wam mówiłem. To ja tej blokady, nie wiem, czy to jest kwestia, że oni oglądają TechWeeka, więc może to być wyjątkowe traktowanie. Ale ja dzisiaj zajrzałem i nie mam tej blokady. Więc pewnie to była jakaś taka preautoryzacja i gdybym nie odesłał w ciągu 7 dni tych urządzeń, no to wtedy mi pewnie ściągną to 5100, a na razie sprawdzili, czy mam, miałem, więc mi odblokowali. Chyba tak to działa. Nie wiem. Ale tak czy owak musicie mieć ten hajs na koncie, żeby zamówienie doszło do skutku. Tak przynajmniej było w moim przypadku. I co tam? Proszę, daj mi chwilę. Zwolnij, gdy pojawi się logo Apple. Pojawiło się logo Apple, możesz zwolnić. Zobaczmy, czy będzie tryb diagnostyczny, czy pojawi się nam tryb diagnostyczny. No to jeszcze nie jest koniec tej przygody. Jest. Woohoo! Czyli trwało to szybciej. Czuję się trochę jak w serwisie. Zamierzam teraz zainicjować narzędzie do konfiguracji systemu. W tej chwili nie musisz nic robić na swoim urządzeniu. O! Konfiguracja została pomyślnie zakończona. Uwaga, odblokowuje. A tymczasem, ponieważ baterie można uznać za odpady niebezpieczne, nie możemy dostarczyć etykiety zwrotnej, aby kwalifikować... Co? Poczekaj, co ona tu napisała? Aby kwalifikować się do otrzymania kredytu, wymagamy prawidłowej utylizacji wymienionej baterii. A, czyli do lasu trzeba ją wywieźć. Nie. Będę musiał ci zadać kilka pytań, aby określić stan baterii. O nie, trzeba będzie powiedzieć prawdę. Nie, nie trzeba, bo nie widać. Dawaj. Czy ale, miałam jej dać znać, że jak dobra, się telefon dobra, na razie gadamy o starej baterii.
Czy bateria ma jakieś przebicia, fałdy, zgięcia, wgięcie? Czy urządzenie kiedykolwiek emitowało słyszące? Na wszystkie pytania odpowiadam nie. Czy ja mam to za ciebie napisać? Na wszystkie pytania odpowiadam nie. Nie ma żadnych fałd. Nie ma żadnych fałd ani zgięć. Nic nie ma, dawaj, piszesz nie. Jak to przecież piękna jest. No nie ma, ma fałdy i zgięcia. To nie są fałdy i zgięcia, to są jakieś delikatne tam nadgryzione zębem czasu. Ani nie wyciekł płyn. Nic nie wyciekało, nic w ogóle, bateria zdrowa. I battery health, poczekaj, miałem ostrości. Dobra, teraz mam. 100%! Wow! 100% zdrowia baterii. Masz nową, fantastyczną baterię. Cieszysz się? Trochę tak. Średnio. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? Z okazji tego, co tutaj się wydarzyło? Tak, nie róbcie tego sami w domu. Nie słuchajcie, to jest bardzo dobra zabawa. Ja się bawiłem fantastycznie. Jak macie wolnych 7 godzin, nie ma lepszej zabawy od tej. Dacie radę. Dajemy okejkę temu. Super zabawa to jest. Świetne. Cześć.